W ramach Dnia Profilaktyki, który od kilku lat organizowany jest w Kęckim Koperniku, uczniowie PZ10 22 marca wzięli udział w warsztatach profilaktycznych z drużyną mistrzów z Krakowa. Jestem bardzo rad, że ponownie zaproszono nas na wykłady, warsztaty, szczególnie, że akurat tak dokładnie rok temu byliśmy tutaj ostatnim razem. Sala jest piękna, tak naprawdę jedna z lepszych, w których graliśmy i podoba mi się to, że możemy kontynuować nasz spektakl profilaktyczny, bo przez ten ostatni rok dużo nowych rzeczy się działo. W tym momencie dosyć dużym problemem, który chcemy też poruszyć i jakby rozbudowaliśmy warsztat poświęcony cyberprzemocy, uzależnieniem od internetu, multimediom, tym samym hejcie w sieci, życiem w portalach społecznościowych. To jest rzecz dużo bardziej moim zdaniem niebezpieczna niż dopalacze czy używki, gdyż same używki są stosowane przez jakiś procent ludzi. Natomiast smartfony, komputery, internet praktycznie wszyscy mają i wszyscy z tego korzystają i tam kryje się wiele niebezpieczeństw. Także dzisiaj rozwijamy ten temat, oczywiście profilaktyka przeciwko używkom i promocja sportu, rozwijania poprzez pasję jak najbardziej dalej trwa. Z tym, że jakby dzisiaj akcent położymy bardziej na te kwestie, czyli cyberprzemoc i nasze bytowanie w sieci i myślę, że dużo ciekawych nowych rzeczy dzisiaj przekażę młodzieży w Kętach. Organizujemy Dzień Profilaktyki. Jest to taki szczególny dzień, który ma pokazywać uczniom i wskazywać drogę do zdrowego takiego stylu życia. W tym roku konwencja jest zmieniona, ponieważ mamy spotkanie młodzieży w dwóch grupach w sali widowiskowej w Domu Kultury w Kętach. Zaprosiliśmy po raz kolejny drużynę mistrzów z Krakowa. Jest to drużyna, której pasją jest sport, muzyka hip-hopowa i w swoich teledyskach i w swojej muzyce wskazują młodzieży, można powiedzieć, drogę do takiego dobrego życia wolnego bez używek. Co roku przychodzi nowa grupa uczniów i tutaj praca nad cały czas profilaktyką, nad reagowaniem na te zjawiska, które występują w szkole, a zaczęły się pojawiać takie zachowania czy takie zjawiska społeczne, które do tej pory nie występowały. To efekt różnych przemian też społecznych. Więc szkoła musi bardzo dynamicznie odpowiadać na zapotrzebowanie, jakie jest ze związku z tą zmianą, ale też musi pewne działania tak prowadzić, żeby wyprzedzać pewne zdarzenia. Profilaktyka ma to do siebie, że tak naprawdę te działania są znacznie mniej kosztowne niż potem leczenie skutków zaniedbań. No akurat w dziesiątce w Koperniku dużo w tym temacie się dzieje, bo te akcje i te działania czy dotyczące zdrowego stylu życia, czy też funkcjonowania w obecnym społeczeństwie i taka próba przekazania tego w nowoczesny sposób, bo będą tutaj osoby, które myślę, że mają znacznie ułatwiony sposób dotarcia do młodzieży, bo to są ich rówieśnicy i ta wiarygodność znacznie większa. Wykład na temat dopalaczy oraz cyberprzemocy przeplatany był utworami autorstwa Boskiego Romana. Zim,